Już po raz 17 w salach Zamku Królewskiego w Warszawie zostały przyznane prestiżowe nagrody liderom medycyny za wyjątkowe osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia. Celem tego konkursu jest wybór rzeczywiście najlepszych dyrektorów zarówno szpitali publicznych, jak też później się okazało też prywatnych. Dalej dodawaliśmy do tego inne jeszcze jednostki typu lider innowacyjności, organizacja, która prowadzi akcje charytatywne i tak doprowadziliśmy do tego, że jest kilkanaście osób, które są laureatami tego konkursu. Staramy się wybrać najlepszych z najlepszych. Na pewno są to ludzie z pasją, z olbrzymią empatią dla pacjentów, a bez tego nie wyobrażam sobie pracy zarówno tak zwanego profesjonalisty medycznego, lekarza, pielęgniarki, ale także osób, które zajmują się działalnością charytatywną czy propagowaniem wiedzy dla pacjentów. Wszyscy ci ludzie mają w sobie tą iskrę. Wszystko to pokazuje, że ci ludzie wierzą w to, co robią, a robią to dla dobra pacjentów, co jest oczywiście nadrzędnym celem dla wszystkich. Bardzo im za to dziękuję, bardzo gratuluję. Wśród nagrodzonych znalazł się m.in. wybitny lekarz i naukowiec w dziedzinie hematologii, profesor Wiesław Jędrzejczak, uhonorowany tytułem Osobowość Roku, czy Irena Kieszkowska, nagrodzona statuetką Menadżera Roku. W mijającym roku ja nie dokonałem żadnego spektakularnego wyczynu, natomiast polska hematologia dokonała takich wyczynów, mianowicie udowodniła, że potrafi leczyć białaczki jednakowo skutecznie jak inne kraje europejskie. W roku 2018 upływa 20 lat, odkąd zajmuję się zarządzaniem w ochronie zdrowia, czyli jestem jakby naocznym świadkiem historii reformy polskiego sektora ochrony zdrowia. Nagroda Lider Roku jest wyjątkowo prestiżową nagrodą, bardzo się z niej cieszę. Z przyjemnością ją zawiozę do swojego szpitala i z przyjemnością podaruję swoim pracownikom. Oprócz wybitnych specjalistów medycznych wyróżniono także osobistości publiczne, które swoim zaangażowaniem wspierają akcje charytatywne czy popularyzują wiedzę w obszarze zdrowia. Ja myślę w ogóle, że na osobach, które cieszą się zaufaniem publicznym, które są znane, rozpoznawalne, ciąży pewne zobowiązanie. Ja to traktuję jak wielkie zobowiązanie, a przede wszystkim wielki przywilej, bo pomagać innym, w ogóle mieć taką możliwość, to jest najwspanialsza rzecz, która może się człowiekowi w życiu przydarzyć. Największą wartością tego programu 36.6, jest to, że on ludzkim językiem mówi rzeczy, które są skomplikowane, które są trudne, czasami niewyjaśnione, a dotyczą najbardziej oczywistej rzeczy, jaka jest dla nas wszystkich powszechna, czyli zdrowia. I to jest nieprawdopodobne dla mnie energetyczne doznanie, które ja teraz w tym roku poznaję w swoim życiu. Osoby pełne pasji. Nieważne ile mają lat, one się nie nudzą swoim zawodem i są cali dla człowieka drugiego. Dla mnie, no, chapeau bas.